Uwaga, w tym zadaniu jest zastawiona pewna podstępna pułapka. To, że mamy tutaj zbiór wartości ograniczony przez minus dwójkę i dwójkę na osi Y, to jest oczywiste choćby przez wzgląd na propozycje, same minus dwójki i dwójki, no ale to, czy my tam otwieramy, czy my domykamy ten przedział w minus dwójce, czy też w dwójce, to już musimy zdecydować sami. Spójrzmy na minus dwójkę. Od razu widać po tym symbolu, że minus dwójka nie jest wartością w zerze, ale spójrzmy też na lewo i na prawo. Rozglądnijmy się po takiej prostej poziomej. No i widać, że nie ma też minus dwójki nigdzie wokół, nigdzie obok. Także spokojnie, minus dwójki nie ma w zbiorze wartości, czyli odrzucamy przedział C, bo tutaj mamy domknięcie w minus dwójce, no i podobnie odrzucamy przedział B. Zbadajmy teraz dwójkę. Widać podobny symbol typowy dla odrzucenia liczby, puste kółeczko, co by świadczyło o tym, że dwójka nie jest wartością funkcji dla argumentu x równego 0, podobnie jak minus dwójka. No tak, ale jeśli tym razem rozejrzymy się wokół, to znajdziemy wartość równą 2 dla argumentu choćby równego 1 druga, albo po prostu 1. Mamy tutaj obok całą masę dwójek, stąd na pewno dwójka należy do zbioru wartości tej funkcji. No i to jest właśnie ta pułapka. Wiele osób wskazało na przedział A, podczas gdy prawdziwa, poprawna odpowiedź, zbiór wartości, jest w punkcie D. To może jeszcze korzystając z okazji, kilka interesujących własności funkcji f odczytanych z wykresu. Przede wszystkim obok zbioru wartości najważniejsza sprawa, czyli dziedzina funkcji. Mamy tutaj zbiór argumentów na osi x, dla których ta funkcja ma określone wartości. Widać, że wykres rozpoczyna się od argumentu minus 3, no i tam jest wartość równa minus 1. No i ten wykres kończy się na czwórce, na argumencie x równym 4, dla którego mamy wartość równą również minus 1. Jednak pamiętajmy, że po drodze było 0, dla którego ta funkcja nie ma żadnej wartości. To jest jedyny taki punkt na osi x-ów, wszędzie wokół, od minus trójki do czwórki. Można powiedzieć, że dowolna prosta pionowa ma punkt wspólny z wykresem, z wyłączeniem osi y-ów oczywiście. Także dziedzinę tej funkcji można opisać na dwa sposoby. Albo wykluczamy 0 z przedziału domkniętego od minus trójki do czwórki, albo dzielimy tę dziedzinę na dwa rozłączne przedziały, na lewo od zera i na prawo od zera. Kolejną ważną umiejętnością jest odczytanie miejsc zerowych z wykresu. Pierwsze z dwóch miejsc zerowych to jest minus 1, widać to bardzo wyraźnie. Natomiast drugie miejsce zerowe to będzie pewna liczba ułamkowa pomiędzy 1 a 2. Spójrzmy, jeśli przyjmiemy, że ten fragment wykresu to jest fragment prostej, mamy tutaj spadek liniowy, to my tutaj musimy obniżyć wartości od dwójki do zera, czyli o dwie jednostki na osi Y, ale widać, że spadek o trzy jednostki następuje przy wzroście argumentu o całą jednostkę. Skoro my teraz obniżamy wartość o dwie z trzech jednostek, no to również argument przyrasta o dwie trzecie tego przyrostu od jedynki do dwójki. Krótko mówiąc, do jedynki dodajemy 2 trzecie kolejnej jednostki. Miejscem zerowym będzie 1 cała i 2 trzecie. Kolejną przydatną i ważną umiejętnością jest odczytanie zbioru rozwiązań nierówności. Przykładowo niech to będzie f od x większe od zera, czyli powiedzmy szukamy takiego okresu na osi x-ów, niech to będzie okres czasu, dla którego temperatura jest dodatnia. Niech ten wykres przedstawia temperaturę. Widać, że od godziny minus trzeciej mieliśmy temperaturę ujemną, aż do minus pierwszej, gdy temperatura osiągnęła wartość 0. No ale 0 nas nie interesuje. Na prawo od minus jedynki znowu mieliśmy mróz. Tymczasem po przekroczeniu zera, powiedzmy po północy, temperatura nagle stała się dodatnia, tyle że spadała.
i spadała aż do miejsca zerowego, czyli do godziny 1:40, bo to jest 1 2/3, po czym temperatura znowu była ujemna. Zatem wartości są dodatnie w przedziale otwartym od 0 do 1 2/3. Warto jeszcze zobaczyć, jak zmieni się zbiór rozwiązań, jeśli dopuścimy równość z zerem. To spowoduje, że dorzucamy do zbioru rozwiązań miejsca zerowe, czyli domykamy przedział w punkcie 1 2/3 i do tego jeszcze dorzucamy, sumujemy zbiór, który zawiera minus 1. Na sam koniec pozostawiłem pewien problem, który bardzo często jest źle rozwiązywany. To też jest taka pułapka. Mianowicie, jeśli mamy wskazać przedziały, w których ta funkcja maleje, no to jest właśnie dobra odpowiedź. Wskazujemy dwa przedziały. Zauważmy, że są one połączone spójnikiem i, ponieważ ta funkcja jest malejąca, w każdym z tych dwóch przedziałów z osobna. Tutaj często pojawia się błąd polegający na połączeniu tych przedziałów znakiem sumy zbiorów. To już niestety nie jest prawda, tutaj wszystko się zmienia, ponieważ w obrębie tego zbioru mogę wskazać dwa argumenty, choćby minus 1 i 1, gdzie sytuacja się odwraca, czyli dla minus 1 mamy mniejszą wartość niż dla 1. No, tak w przypadku funkcji malejącej zdarzyć się nie może.